czyli niemal tyle, ile wynosi klasyczna angielska mila. Każdy sportowiec, który wygrywał na imprezach mistrzowskich właśnie bieg na dystansie 1500 metrów, jest otoczony takim mirem, taką sławą, bo to konkurencja, w której trzeba być i szybkim, i odpornym, i wytrzymałym, i także mądrym, obserwującym to, co robią rywale. Trzeba tutaj wybrać idealną taktykę. Lemi z Etiopii, to już Saul Ordóñez z Hiszpanii, brązowy medalista mistrzostw świata, to już Debjani z Belgii, także groźny, także wartościowe rezultaty na jego koncie, Irlandczyk McCain, Joshua Thompson ze Stanów Zjednoczonych, widzimy tutaj reprezentanta USA, który w tym sezonie nie biegał tak szybko jak jego rekord życiowy. O tych osiągnięciach Jakoba Ingebrigtsena mówiliśmy, złoty z Igrzysk Olimpijskich, złoty z Mistrzostw Europy, złoty z halowych Mistrzostw Europy, czekamy na złoty medal Mistrzostw Świata w hali w Serbii, ale czekamy przede wszystkim na dobry, mocny bieg cudownie biegającego i mającego także ogromne możliwości Michała Rozmysa, który w tym sezonie 3:38,82 sekundy uzyskał. Tedesse Lemi, Ismael Debjani to będą rywale Michała w walce o te prawdopodobnie tylko jedno miejsce premiujące awans, aczkolwiek są jeszcze cztery najlepsze czasy, natomiast zdecydowanie trzeba rozgrywać biegi, żeby dać sobie gwarancję wejścia. Jak poprowadzi ten bieg Ingebrigtsen? Jak się odnajdzie w jego taktyce, którą za chwilę nada Michał Rozmys? Ósmy zawodnik z olimpijskich z Tokio. Mistrz Uniwersjady z 2019 roku. To największe osiągnięcia Michała Rozmysa. Widzimy bardzo dobre warunki fizyczne. Wysoki, niemal tak samo jak Irlandczyk Luke McCann. On your mark. Mistrz Irlandii, mający obok siebie Ingebrigtsena, reprezentant Polski, gotowy do startu. Już rozpoczęła się rywalizacja, a zatem rywalizacja na dystansie 1500 metrów. Na początek mocne tempo Michała Rozmysa. Jak biegnie Ingebrigtsen? Ingebrigtsen spokojnie, jak gdyby zdający sobie sprawę, że jego klasa sportowa, jego poziom umiejętności, formy jest zdecydowanie wyższy od tych rywali, którzy w tym momencie go wyprzedzają. Patrzymy z nadzieją, że tak będzie do samego końca. Oczywiście Norweg będzie przyspieszał, ale wierzymy, że taką moc, taką wiarę, taką skuteczność do samego końca tego biegu będzie pokazywał Michał Rozmys. Natomiast tu będzie pewna trudność, to jest pierwsza z serii. Biegi są prowadzone oczywiście w tempie według uznania i jeżeli Michał nie będzie w pierwszej dwójce, będzie miał duże ryzyko, że awans czasów może być w rękach pozostałych zawodników, którzy mogą biegi prowadzić po prostu szybciej, więc Michał też nie ma nic do stracenia, też musi ten bieg prowadzić troszeczkę lepiej, mocniej, żeby awans z czasem był tutaj możliwy, bardziej możliwy, żeby większa była ta jego szansa. Valenki Debjani, reprezentant Belgii, przeszedł w tym momencie na prowadzenie, a zatem ten rytm, to przyspieszenie było efektem tego, że tempo dla Belga wydawało się troszeczkę zbyt wolne, a zatem on chce teraz wziąć sprawę w swoje ręce. Jak zachowuje się Ingebrigtsen, proszę zobaczyć, on cały czas lekko pochylony, biegnie sobie teraz już na przedostatniej pozycji, Polak na drugim miejscu, cały czas patrzymy, jaki wyraz twarzy, jak zachowuje się reprezentant Polski, będzie już niebawem blisko mety, do zakończenia. Będziemy, proszę Państwa, patrzyli na Michała Rozmysa. 800 metrów będą mieli już w tym momencie zawodnicy przed sobą. 700 metrów przebiegli. Przechodzi do przodu także reprezentant Etiopii Lemu. Lemu jest w tym momencie na czwartej pozycji. Ingebrigtsen przechodzi na drugą pozycję. Michał Rozmys, jak widzimy, jest trzeci. Spokojny na razie bieg reprezentanta Polski, czekający na to przyspieszenie. Ono będzie tutaj decydowało o tym, by znaleźć się w czołowej dwójce. Na razie dobra sytuacja. Michał sobie biegnie swoim tempem. Nie jest przez nikogo gdzieś tam popychany. Nikt mu nie przeszkadza. Ma miejsce przy krawężniku i znajduje się w takim miejscu, w którym gdyby nastąpił jakiś atak, jakaś ucieczka, będzie mógł to jeszcze w pełni kontrolować. Aczkolwiek rywale za jego plecami na pewno no nie pozostawią długo takiej komfortowej sytuacji dla Michała. Ingebrigtsen już mierzy w sprawę swoje ręce, teraz będzie biegł ruchem jednostajnie przyspieszony. Michał przechodzi na drugie miejsce. Kogo możemy się obawiać? Na pewno Lemi z Etiopii jest groźny, także uwaga na reprezentanta Stanów Zjednoczonych, ale Michał Rozmys wydaje się być bardzo mocny. Dwa okrążenia, 400 metrów do zakończenia tego biegu, a zatem Polak na drugim miejscu. Ingebrigtsen, dobra sytuacja, wystarczy bieć blisko Ingebrigtsena, trzymać się jego, ale on może przyspieszyć tak, że to tempo będzie niemożliwym do utrzymania.
długi finisz. Na to decyduje się Lemi, reprezentant Etiopii. Wychodzi w tym momencie przed Michała Rozmysa. To niekomfortowa sytuacja. Widać, że tutaj Polak jest lekko zamknięty, ale będzie miał jeszcze około 200 metrów. Już za chwileczkę będzie ostatnie okrążenie. Ingebrigtsen spojrzał, co dzieje się za jego plecami. Rozmys wewnętrzną częścią. Jeszcze ten wiraż będzie zapewne pokonywał wewnętrzną częścią, aby nie nadrabiać dystansu. Słabnie reprezentant Belgii. Przechodzi do przodu. Widzimy Amerykanin z piątej pozycji. Przejdzie teraz na czwarte miejsce. No i Michał Rozmys właśnie. Trzeba tutaj przejść. Zamknięty jest. Nie było takiego przyspieszenia. Lemi nie daje mu tutaj miejsca. Będzie musiał atakować go po zewnętrznej części. Amerykanin jest groźny. Amerykanin wyjdzie na zewnętrzną. No i tutaj trudna sytuacja. Chyba jednak sytuacja nie do obronienia dla Michała Rozmysa, ale będzie to trzecie miejsce. Będziemy czekali trzecie na to, czwarty, że tak. Polak, który moim zdaniem finiszował na trzeciej pozycji za plecami Jakoba Ingebrigtsena i za plecami Tadesse Lemi z Etiopii. Polak z tym czasem 3 minuty 38 i 45 sekundy znajdzie się w gronie zawodników, a będzie ich czterech, którzy uzupełnią stawkę finalistów, a zatem jeszcze nie wszystko przepadło. Wiemy, że bezpośredniego awansu nie ma, ale szanse na awans Michała Rozmysa cały czas pozostają. Zdecydowanie Michał Rozmys miał taki problem, tak jak mówiłem wcześniej, miał pełen komfort dyktowania sobie biegu pod swoje warunki, nikt mu nie przeszkadzał, natomiast wtedy, kiedy należało wyprzedzać, kiedy chciał przyspieszyć, kiedy miał tą rezerwę, musiał za każdym razem hamować, bo był zamykany. Tutaj rzeczywiście Lemi rozsądnie biegł lekko po drugim torze i gdyby Michał chciał go wyprzedzić, musiałby wyjść na zewnątrz, bo wewnątrz absolutnie nie było na to miejsca. Dwa razy próbował przyspieszyć. To go kosztowało sił na końcówce i to go kosztowało właśnie, już wiemy, trzecie miejsce. Michał Rozmys jest oficjalnie czwarty. To jest ta energia, którą stracił na przyspieszenie, na próbę przyspieszenia, bo to nie było przyspieszenie, tylko na próbę przyspieszenia. To, co stracił wtedy, rzeczywiście no, oddało tutaj mu i upomniało się o ten dług na mecie i teraz będzie miał rzeczywiście bardzo niepokojące najbliższe kilkadziesiąt minut, kilkanaście minut, których będzie czekał na rozstrzygnięcia pozostałych biegów. I przypomnijmy, cztery osoby wchodzą z czasem. Michał Rozmys jest na miejscu drugim wchodzącym z czasem po pierwszej z czterech serii, więc kolejne serie, mając tą wiedzę, mogą podprowadzić te biegi, swoje biegi w jak najmocniejszy sposób, żeby sobie ułatwić drogę do dalszej rundy. Tak, tę rywalizację widzieliśmy my.